cześć. Zapraszam dzisiaj na film, w którym zrobimy małe doświadczenie. Przetestujemy 4 techniki, jakimi można produkować nalewkę i wykorzystamy tutaj pigwowiec japoński, który jest świetnym surowcem do domowych przetworów. Nalewkę możemy zrobić z różną kolejnością dodawania cukru i alkoholu. Możemy zrobić też metodą prefermentowaną. I jeszcze jeden sposób, który za chwilę zobaczycie na filmie. Do działania zainspirował mnie jeden z filmów Marka z kanału Malinowy Nos, gdzie sprawdzał, jak kolejność dodawania samego cukru i alkoholu wpływa na końcowy produkt. Podlinkuję ten film w opisie. Chciałbym natomiast rozszerzyć ten eksperyment i przetestujemy nie 2, ale aż 4 techniki produkcji nalewek na przykładzie pigwowca. Mam 4 umyte słoje 3-litrowe, pojemność 3 litry i spirytus. Będziemy potrzebować tutaj do tych testów naszych 3,5 litra alkoholu 70%. Ja mam tutaj przygotowany spirytus 95%, ale rozcieńczę go do 70%, bo nalewki zalewamy alkoholem w stężeniu 70%. Może być 60%, ale na pewno nie 95% stężonym. I będziemy potrzebować do tego jeszcze, na te wszystkie słoje będzie nam potrzebne gdzieś koło 2 kg cukru. Na początek owoce umyję i będę wykrawał z nich gniazda nasienne. Owoce przepłuczemy. I teraz co? Takie owoce bierzemy, przekrawamy. I wyciągamy gniazdo nasienne. I w taki sposób pigwowiec powinien zostać obrany. Pestki zostawiamy na pestkówkę. Wycięte gniazdo nasienne usunięte. Tutaj są te odpadki z gniazd nasiennych. Trochę pestek. Jeszcze je oczyszczę i zrobimy z nich. Zrobię sobie już poza kamerą z nich pestkówkę. Czyli tak, tu i tu jest łącznie 3 kg owoców. A tutaj jest kilogram owoców niepociętych. Zaraz je jeszcze umyję. I te z tych owoców zrobimy, wieszając owoce przez gazę. Dobra, te owoce teraz przepuścimy przez szatkownicę. Na początek w sposób klasyczny, czyli zalejemy owoce mocnym alkoholem. Mam tutaj równy kilogram odmierzony. I wsypuję do słoja. I zalewamy litrem alkoholu 70%. Owoce powinny być w miarę przykryte alkoholem, tak żeby każdy z nich, owoc, kawałek w miarę z nim miał kontakt. I na razie zakręcimy i odstawimy. Kolejny słój zrobimy metodą prefermentowaną. Co to znaczy? Czyli zasypiemy owoce cukrem i poczekamy, aż puszczą sok. I ten sok zacznie fermentować. Jak lekko zafermentuje, to wtedy dodamy alkohol. I tutaj mam 500 g cukru. Będę wsypywał warstwę owoców. I warstwę cukru. I owoce są zasypane cukrem. Kolejny słój zrobimy w ten sposób, że wrzucamy owoce. Tak samo je przysypiemy cukrem, ale nie będziemy czekać, aż zacznie to fermentować. Tylko
Bezpośrednio po rozpuszczeniu się cukru, po powstaniu płynu, od razu zalejemy alkoholem. Na razie słoje 2 i 3 w przygotowaniu są takie same. I czas na słój numer 4. Najpierw wlejemy tutaj alkohol. Tak samo spirytus rozcieńczony do 70%. Trochę się zmieniło, podałem zwykłą wodę. I teraz przez gazę umieścimy tutaj owoce. Teraz obetniemy to, co wystaje. Owoce są naładowane do pełna. A tutaj nie ma kontaktu bezpośredniego owoców z płynem, tak żeby one wisiały ponad. Zakręcamy na ile to możliwe. I odstawiamy nasze słoje do maceracji i rozpuszczania cukru. I tak wyglądają nasze słoje po 2 dniach. Już cukier się rozpuścił. I teraz rozdzielimy je. Po lewej będzie nalewka zalewana alkoholem, po prawej będzie prefermentowana. Czyli teraz tą po lewej zalejemy alkoholem też litr 70%. To teraz oznaczymy. I zalewam alkoholem 70%. I zakręcamy. Tam odstawiamy do maceracji. A tutaj patrzymy, czy rozpoczyna się fermentacja. Tutaj na dole powinny się pojawić bąbelki. Nalewka prefermentowana z brikwowca. Minęło 5 dni. I zobaczcie, co tu widać. Widać, że lecą bąbelki. Jak odkręciłem, to od razu takie syknięcie było słychać. I to już nie ma co czekać. Fermentacja ruszyła. Dzikie drożdże, które były na owocach, ruszyły. Więc teraz jest czas, żeby zalać te owoce spirytusem. A więc zalewam litrem alkoholu 70%. No i teraz nam fermentacja powinna się zatrzymać. Odstawiamy teraz to do maceracji. Tak samo jak pozostałe nalewki. Minęły 2 miesiące od zaczęcia procesu tworzenia tych nalewek. Tutaj mamy nalewkę, której dawaliśmy najpierw cukier. Jak cukier się rozpuścił, daliśmy alkohol. I teraz już zlejemy ten płyn, odsączymy owoce, odrzucimy je i tu zostanie sam płyn. Tutaj nalewka, gdzie jest sam alkohol 70%. I dzisiaj zlejemy płyn i zasypiemy owoce cukrem, po to, żeby cukier wyciągnął płyn z owoców. Tu jest nalewka prefermentowana. Z niej, tak samo jak z tej pierwszej, odsączymy owoce. A tutaj, gdzie mamy te wiszące owoce, je już odrzucimy. Już przez 2 miesiące oddały, co miały oddać. Ja tu kontrolowałem, nic się złego z nimi nie stało. Opary alkoholu je zakonserwowały, a jednocześnie wydobywały z nich smak. Płyn trochę ściemniał
zawarły się lekko. I dzisiaj odrzucimy owoce i dosłodzimy ten płyn. Także zaczynamy od odsączenia pierwszego słoja i tutaj odsączymy. Niech sobie to odcieka. Za chwilę to jeszcze odcisnę. W międzyczasie zajmiemy się tymi owocami. Skórka straciła kolor, więc te owoce wyciągamy. Owoce nam już nie będą potrzebne. Odrzucimy je, a płyn dosłodzimy. Tutaj było pół litra alkoholu 70%, więc damy tutaj też takie same proporcje jak w innych słojach. Czyli tutaj damy, bo tu jest połowa mniej alkoholu, więc damy 250 g cukru. Dopełnię gdzieś do litra, tak żeby było litr. Dolewam ten płyn do odmierzonych 250 g cukru i rozpuszczam. Można lekko podgrzać. I dopełnię jeszcze do litra. No i tą butelkę sobie na razie odstawimy, zostawimy ją w spokoju. I tutaj po odsączeniu owoców płyn ląduje z powrotem w słoju. I ten słój mamy na razie ogarnięty. Teraz się zajmiemy tą prefermentowaną i zrobimy dokładnie to samo. Czyli odsączymy owoce. I po odcieknięciu tak samo przelewamy z powrotem do słoja. I teraz zajmiemy się tą nalewką, która jest na razie na samym alkoholu. I dosłodzimy ją cukrem, przesypując nim owoce. Tak samo na porządek odsączymy owoce. I tak samo odstawiam do odsączenia. I teraz do słoja będziemy wrzucać z powrotem owoce i przesypywać cukrem, którego mam tutaj pół kilograma. A płyn przelewamy z powrotem do słoja. Czyli tak, tutaj mamy nalewkę, w której był cukier najpierw, a później alkohol. Tutaj jest to alkohol 70% i owoce zasypane cukrem. Te owoce teraz będziemy mieszać, są 2-3 dni gdzieś. I za kilka dni, jak się rozpuści cukier, to zlejemy płyn i dodamy do tej dalszej części, tej pierwszej części. Nalewka prefermentowana i ta z wiszących, alkohol z wiszących owoców. I odstawiamy. A tutaj są owoce, które odrzuciliśmy. Ja je jeszcze zaleję słabym alkoholem, 30-40%, bo w tych owocach już alkohol jest. Ale jeszcze jest dużo smaku, więc go odzyskam. Ale to już poza kamerą. Nalewka z pigwowca, alkohol plus cukier. Czyli po prawej stronie mamy tą część z alkoholem i po lewej owoce, które były zasypane cukrem. Tam przemieszałem je i rozpuściły się, minęło jakieś 10 dni. I już jest czas na to, żeby owoce oddzielić od płynu i odrzucić. I przez sitko odsączam płyn. I tutaj mamy ten zlany syrop z alkoholem. I dolewam go do reszty. I odstawiam. A owoce zaleję jeszcze raz. Tak samo jak pozostałe, z pozostałych słojów. Tak wyglądają nasze nalewki z pigwowca japońskiego po roku od rozpoczęcia ich produkcji. Tymi naszymi czterema metodami. Ja je w międzyczasie gdzieś tam zlałem z nad osadu, który się na dnie wytworzył. I dzisiaj co zrobimy, to ocenimy, co nam z tego doświadczenia wyszło. Czyli tak, jeśli chodzi o barwę, to tutaj zdecydowanie najciemniejszy kolor ma ta nalewka, gdzie był najpierw alkohol, a później była dopiero doschładzana cukrem. Może sobie przestawimy.
bardzo podobne są te dwie pierwsze, czyli najpierw cukier, a później alkohol. W tej pierwszej był cukier na krótko, aż tylko owoce puściły sok. W drugiej była prefermentowana, czyli po prostu podfermentowaliśmy przez kilka dni ten cukier z sokiem owocowym i dopiero wtedy był zalewany alkohol 70%. Czyli tutaj już po barwie widzimy, że ta kolejność ma znaczenie. No i ten nasz wisielec, który w zasadzie no, odbiega nam trochę tutaj składem od pozostałych nalewek. Jest to bardziej taki alkohol aromatyzowany, ale też go zobaczymy, jak wpływa to na smak. To może naleję próbki. Tak wyglądają nasze nalewki. Nalałem do kieliszków, także zaraz ocenimy. Najpierw co ocenię, to zapach. Cukier plus alkohol na początek. No, pigwowiec jest tutaj wyczuwalny. Nie jakoś tak bardzo intensywnie, ale wyczuwalny pigwowiec. Alkohol delikatnie, bardzo delikatnie. Taki słodki zapach. Prefermentowana, czyli też cukier, tylko na dłużej. Tutaj zapach jakby trochę intensywniejszy, minimalnie inny. Nie wiem jak smakuje, więc ciężko mi się odnieść do smaku. Czy będą te nuty winne rzeczywiście wyczuwalne? Zobaczymy, ale zapach bardziej bardzo podobny, trochę lekko intensywniejszy. Alkohol, maceracja i dopiero cukier. Tutaj zapach bardziej złożony, trochę intensywniejszy niż w tych dwóch poprzednich. Tak samo pigwowiec wyczuwalny, ale jakoś tak głębiej jak dla mnie. Tutaj z wisielca. Tutaj nie czuję pigwowca, ale czuć za to taką owocowość przyjemną, słodycz, może jakieś takie aromaty lekkie, właśnie jak takie olejki eteryczne, coś w tą stronę. I co, czas na degustację smakową. Wiem jak smakuje nalewka typowa z pigwowca, różne już próbowałem, także w miarę będę się odnosił do tych wcześniejszych moich smaków. Nalewka pierwsza, czyli cukier plus alkohol, słodka, pigwowcowa, bardzo dobra. Co tu powiedzieć? No taka typowa pigwowcówka, ale wydaje mi się, że ten aromat mógłby być trochę bardziej uwydatniony. O, a ta druga nalewka prefermentowana ma zupełnie inny smak, może nie zupełnie, ale da się wyczuć, że jest inny niż z tej pierwszej. No, nuty winne są. Można wyczuć, rzeczywiście. Takie w kierunku, lekko, delikatnie w kierunku wina. Oczywiście to jest cały czas nalewka, więc to trochę inny smak niż wino, ale zdecydowanie wolałbym tą niż tą pierwszą. No, bardzo dobra. Ta mi bardzo smakuje. Jak na razie. No zobaczmy klasyczną alkohol plus, dopiero później cukier po maceracji. Ta jest znowu inna niż ta. Z tych trzech, które były, ta trzecia jest najmniej słodka. Ale zarazem wydaje mi się, że smak pigwowca jest najbardziej intensywny. To wynika z kolejności dawania cukru, bo tam później jeszcze alkoholem, jeszcze tutaj alkoholem wypłukaliśmy cukier z owoców, a tutaj nie. Tylko w tej trzeciej był najpierw alkohol, ale dopiero później te słodkie owoce, które oddzielaliśmy, zabrały nam trochę cukru. Ta jest najbardziej intensywna. Ale też nie ma tych nut takich właśnie idących w jakieś takie winne smaki. No, ciekawe. Każda z tych metod jest ciekawa. Wydaje mi się, że najmniej intensywna jest ta pierwsza. Czyli najpierw zasypanie owoców cukrem.
Zresztą to nie tylko moja opinia, bo wiele osób tak twierdzi, które robią nalewki. Na koniec skosztujmy jeszcze tego z Wisielca. O, i tutaj zaskoczenie. Czuć Bigłowca w smaku, ale co więcej, ja tutaj czuję migdały. Zdecydowanie migdałowy smak, dlatego że w owocach były pestki. Owoców nie kroiliśmy i nuty migdałowe przeszły do tego alkoholu. Ta jest najsłodsza, ma najmniej kwasów, jeśli w ogóle je ma. Taka bardzo cukierkowa, jakby się jadło jakieś takie cukierki delikatne. Mało wyczuwalny, ale jest wyczuwalny pigwowiec. No, ta jest najbardziej oryginalna z tych trzech. O, właśnie ta jest taka perfumowana, przez to, że oddzielaliśmy te aromaty na drodze kontaktu powietrznego, oparów alkoholu z owocami. Z tych czterech ta jest najciekawsza według mnie. Czyli wisielec z pigwowca. Nie wiem, czy jeszcze nie poeksperymentuję z tymi wisielcami, bo jest to ciekawa sprawa. Podsumowując, każda z tych nalewek jest bardzo dobra. Pigwowiec to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy surowiec na nalewki. Wina również i inne domowe przetwory. Natomiast pod kątem aromatu najbardziej aromatyczna jest nalewka zalewana na początku alkoholem mocnym, a później dopiero dawany cukier. Nalewka prefermentowana jest może minimalnie słabsza w aromacie, ale posiada bardzo interesujące nuty winne. Może one nie są takie aż ewidentne, ale zdecydowanie jest bardziej aromatyczna i złożona niż ta robiona w sposób taki, że najpierw zasypaliśmy owoce cukrem, a później zalaliśmy alkoholem. Na dzisiaj to by było wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do obejrzenia również filmu Marka na jego kanale, gdzieś tutaj podlinkuję. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam.